Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejny piątek na moim vlogu. Zaspokojenie potrzeb. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, miłości, czułości i komfortu. To wszystko dzieje się w relacjach. I tych relacjach rodzinnych, i tych relacjach romantycznych, tych relacjach przyjacielskich. Czasami wydaje nam się, że kogoś znamy. Wydaje nam się, że w dobry sposób sprawujemy swoje funkcje, czy to rodzicielskie, czy to funkcje związane z rolą męża czy żony, partnera czy partnerki, przyjaciela lub przyjaciółki. Czasami po kilkunastu latach znajomości uznajemy, że potrzeby drugiej osoby są nam znane i znamy sposoby, jak te potrzeby realizować. Czujemy, że naprawdę zachowujemy się adekwatnie do tego, co ta osoba potrzebuje. Pamiętając również o własnych potrzebach. No właśnie. Pamiętając również o własnych potrzebach. Czy jesteśmy do końca świadomi naszych własnych potrzeb? Czy nasze własne potrzeby są zmienne? Czy jest tak, że przez ostatnie kilka albo kilkanaście lat Wasze potrzeby się nie zmieniały? Że zawsze potrzebowaliście tego samego i chcieliście, żeby to było zaspokojone w taki sam sposób? No nie. Dlatego ważna jest otwartość na drugiego człowieka, który jest z nami przez jakiś czas naszego życia. I pamiętanie o tym, że to, że nasze dziecko, kiedy było w jakimś wieku, potrzebowało pewnych rzeczy i realizowaliśmy te potrzeby w jakiś sposób, to nie jest stała rzecz. To nie jest tak, że te potrzeby zawsze będą zaspokajane w ten sam sposób. To jest zmienne. I tak samo jest z naszymi przyjaźniami, tak samo jest z naszymi partnerami życiowymi, że w różnych sytuacjach te potrzeby mogą być zaspokajane przez różne, skrajnie różne rzeczy. Pomyślmy o tym, jak zmienne jest życie, jak wiele wydarzeń dzieje się, czy to na świecie, w obecnych czasach, czy to w naszym życiu. Wszelkie zmiany miejsca zamieszkania, zmiany pracy, zmiany zainteresowań, to, że niektórzy ludzie odchodzą, inni przychodzą. To, że sytuacja jest zmienna, to, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest to, że istnieje tutaj zmienność. Czasami trudno się do tej zmienności dostosować. Boimy się zmiany. Chcemy, żeby wszystko było po staremu, było tak samo. I nawet jeżeli to tak samo i po staremu nie jest zbyt komfortowe, nie jest optymalne, tkwimy w tym starym. Ze względu na to, że znajomość czegoś daje nam poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że warto czasami się odważyć. Zauważyć, że to, co znane, to znajome, mogło też się zmienić. Może z czasu do czasu warto skonfrontować tą rzeczywistość, którą pamiętamy z przeszłości, z tą teraźniejszą rzeczywistością. I sprawdzić, czy to, co myślimy o świecie, to, co myślimy o ludziach wokół nas, nadal jest prawdziwe. W zmieniającej się rzeczywistości zmieniamy się my i zmieniają się osoby wokół nas. Warto nie myśleć w kategoriach ja już wiem, ja nie muszę o tym rozmawiać, ja nie muszę o to dopytać, bo całe życie było tak. Tutaj dla mnie dobrym przykładem jest moja babcia ciocia, czyli siostra mojego dziadka, która prawie po 60 latach małżeństwa ciągle pytała swojego męża, czy nie ma ochoty na herbatę owocową, chociaż wiedziała, że on z reguły takiej herbaty nie pije. Bo myślała, że przecież mogło się zmienić. Może akurat to był ten dzień, po tych 60 latach, który on miał ochotę na herbatę owocową, a nie taką jak zwykle. Ale do tego potrzebne jest sporo odwagi, żeby nie ustawać w pytaniu, zainteresowaniu się drugą osobą,
i sporo odwagi do tego, żeby skonfrontować, czy faktycznie to, co działo się przez ostatnie lata, nadal się dzieje i czy faktycznie ta stałość, to, gdzie czujemy się bezpiecznie, jest ciągle takie samo. Bo jedno wydarzenie może zmienić świat. Bo jedna mała rzecz powoduje zmianę. Jakąś zmianę. U jednych mniejszą, u drugich większą. Życzę Wam tego, żeby zmiany w Waszym życiu zawsze prowadziły do dobra. Żeby one prowadziły do tego, że Wasze życie będzie bardziej zdrowe, bardziej optymalne i lepsze. I życzę Wam odwagi w tym podejmowaniu się wyzwań, jakimi są zmiany.